Jest czwartek, 24 października. Dzisiejsze słowa Jezusa nie brzmią jak dobra nowina. Nie pragniemy rozłamów i sporów, lecz pokoju. Jednak Chrystus przyszedł na świat po to, by rzucić ogień. Czy dasz się zapalić? Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem ogień rzucić na ziemię. I jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć. I jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie. Powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Jezus mówi o swojej misji. Przyszedł, by rzucić na świat ogień. Czym jest ogień? Ma właściwości ogrzewania, rozświetlania, ale także niszczenia tego, co stanie mu na drodze. Przyjęty w sercu ogień Chrystusa rozpala miłość. Stawia w blasku prawdy, niszczy skłonność do grzechu. Choć brzmi pięknie, wcale nie jest oczywiste, że my tego pragniemy. Czy chcesz mieć w sercu ogień, czy bardziej pociąga cię święty spokój? Jezus mówi o swoich pragnieniach. Chce, żeby świat płonął, a świadomość tego, że jeszcze się to nie dokonało, wywołuje w nim udrękę. Choć będzie musiał zapłacić za to męką i śmiercią, nie chce, by jego stworzenia żyły byle jak. Czy czujesz, że masz w sobie wewnętrzne światło, rozświetlające miejsca, w których przebywasz? Czy zależy ci, jak Jezusowi,
by inni ludzie mieli w sobie prawdziwe życie? Jezus nie chce rozłamu, ale prawda ujawnia rozłamy i braki w relacjach. Dziedzictwo konfliktów albo oczekiwania, że będzie według moich wyobrażeń. Najbardziej są one widoczne w związkach bliskich, intymnych. Decyzja na przyjęcie Jezusa jest decyzją na przyjęcie bolesnej prawdy i oczyszczenie z egoizmu. Czy jesteś na to gotowy? Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć. Jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie. Powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Jeśli chcesz, by misja Jezusa spełniła się w Tobie, poproś Go teraz o to. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.